Okej. Zaraz zobaczę. Pomasowałby stópki w międzyczasie, okej. Stać na kurkę. No dobra, ale to najpierw musimy iść do jaskini. To może najpierw zróbmy to, a potem kurka. Jutro ma być słonecznie. To ja sobie zostawię rzeczy, których nie potrzebuję, te rolnicze. Aha, super, dzisiaj w ogóle mamy nieszczęście. To nie wiem co to. Ale nieważne. No bo teraz nie dostaniemy się po tą kurę pewnie, bo tam pewnie jest zamknięte. Chodź do tej jaskini. Gdzie jesteś? Idę. Już biegnę. Chodź tędy. A dobra, to prowadź, bo ty tam chadzasz. Aha, czekaj chwilkę. No. Czekaj. Ale dżem. No właśnie ten był do kitu, ja wsadzę tą truskwę tam, czekaj. Dobrze, wsadź truskwę. Truskwa już bulgocze, idziemy. I dorobię sobie drugie to, ale to będę z truskawek robił, bo z tego berry to nie... Nie... Ale Ania... No? Ale to jak... Co my będziemy robić, jak będzie zima? No nie wiem, musimy mieć chyba szklarnię do tego. Będziemy się tylko apapować chyba, nie? Apapować? Jezu. Duża truskwa, no to co... A nie, czekaj, tędy nie zejdziemy. Zapomniałam. Mówko, dlatego tylko jedna truska. Bo matko, ale trudne rzeczy, Seba. Przypomniałam się, jak dawno temu miałam z ojcem zrobić zakupy do domu, bo mama była w szpitalu i prosiła, by coś kupić i na liście był coś tam, dżem. Ojciec wyłapał tylko ten dżem, bo miał na niego ochotę i ja, że pójdziemy najpierw po inne rzeczy, a na końcu po dżem, bo był na końcu sklepu, a on jak dziecko co chwilę, że chce dżem i on idzie po dżem i musiałam jak dziecka pilnować, by się gubił w sklepie. Aha. Boże drogi. No, rodzice czasami są jak no. Takie dzieci. Dobra, chodź, idziemy szybko do tego poziomu 20. Tu, windą. Ja tam mogę zjechać, jakby tam nie było? Aha, no właśnie nie wiem w sumie. Ja jestem na 15, to zajdę na 20. O Boże, gdzieśmy... Zdechłe muchy. Aha, nie, to ty jeszcze nie doszłaś na 20. Nie, jeszcze nie doszłam właśnie na 20. Musimy tam dotrzeć, tylko... Jak znajdziesz wejście, to krzycz. A czemu tu zielsko rośnie w ogóle? Nie mam pojęcia, to jest dziwna jaskinia. Uważaj na muchy. No akurat nigdzie nie ma zejścia, no. Ja to przez chwilę... Znalazłem! O. Ej, bo tu jest glizda biała. No ty uważaj, żeby cię nie zażarły. A tu nie ma w ogóle potworków! Ej, o, znalazłam! Uważaj na ten gaz, lepiej schodź stamtąd. Bo ten gaz coś tam uszkadza chyba coś, nie wiem. Ej, bo nie mamy potworków, to może o to chodziło, że podczas burzy nie ma potworków, czy co? Ale glizda biała była. Na dno tej kopalni, nie powiem, by na dole było sporo drogocennych rzeczy. Ale Wacław mówił, że jest miecz do zdobycia na 20 poziomie. A tu są te glizdy, faktycznie. Jakąś geodę znalazłam. Boże, nie ma żadnego zejścia na dół. Wszystkie potwory się wystraszyły. Znaczy, oprócz tych niebieskich much w sumie i tych glis tutaj. O, znalazłam koal. No nie ma żadnego zejścia na dół. Są glizdy. O, mucha. Cześć. Ach, romantyczne napierdzielanie glizdy. Aha, ta się zaklinowała, czy co ona tam robi? Nie, mucha! Kurde. Wy się załatw.
chodź tu muszę. Nie ma zejścia nawet. Ty tam hop, ja tu. A? Ej, no. Mięso z robaka mam. No, one puszczają jakieś takie dziwne rzeczy. Co ja mam z nim zrobić? Pechowy dzień to mniejsza szansa na szybkie znalezienie drabinki. Aha. To kupa trochę będzie, jak mi się wydaje. O, jest. Uff. Który to jest 18? Wow, jakie tu są rzeczy! Zażarła mnie glizda. Są jakieś kwarce. Ale nie na zaraz energia mi się skończy, kurczę, czekaj. Jakby coś, to ja ci mogę dać snacka. Jeszcze trochę mam. Tylko one dużo nie dają znowu, aż tak. Wezmę jeszcze jednego. Ej, bo tu są tory. No, są. O Boże, slime. Z potworów czasem też jest drabinka. Przyknął mi coś. O, tu jest drabinka. Nice. Romantycznie polowałam dzisiaj na laguny, a pracę z Anią polują na muchy. Tak, coś tu jest. Jakiś kryształ. Jeszcze dwa poziomy, no. O, czemu te muchy teraz padają na hita? Nie wiem, bo one czasami padają, a czasami nie, nie wiem. Tak napierniczamy, nie wolę. Nie, znowu mi pszczek. Ej, no dajcie mi tą drabinę, no Boże. Właśnie, no, hamowa. No, jeszcze głupi slime. Masakra z tymi drabinami. To jest w ogóle jakieś zakręcone dookoła. Hejka, trepisiek mikro. O, cześć. Znalazłem, wracaj do mnie. Okej, już biegnę. Jestem. Jest skrzynka! Skrzynka! Jej, mam super miecza! Jest super! Steel Small Sword, dziękuję bardzo, Wacław. Ale super, mam miecza teraz. Ma 4 do 8 damage'a i plus 2 do szybkości. No. Wow. Nice. Ja. Jeszcze... a ciekawe, czy tu można złowić jakieś ryby. Idę. W miejscu. Idę. Oczekuję. Oczywiście, że Ania idzie z przodu i kradnie wszystkie drogocenne kamienie szlachetne dla siebie. Ale to jest na wspólne konto! Tak, a później Ania z tego wspólnego konta przepiernicza wszystkie pieniądze. To tak działa. Ja się boję, jakie bydlaki mogą żyć w tych wodach. A coś jest. Ej, od razu pierwsza ryba i wściekła. No, no już wiedziałem. Okej. Tak, Precel chyba też dostał, nie? Też dostałeś ten. Też mam. No. No to jest chyba dla każdego z osobna. O nie, I'm exhausted trochę. Dobra, to może ja w sumie wyjdę z tej kopalni już. A ty jak masz tam z energią w ogóle? To trochę mi zostało. Dobra. Ej, znalazłem ten ghost fish. Uuu, nice.
taka Nie blada. pamiętam, bo już dawno w SF grałam. Czy nie jest przypadkiem tak, że jak się zginie, to ten miecz przepada? O matko, tego to nie wiem. Ale to mnie to nie przeszkadza, bo ja nie planuję Cześć ginąć. Gabi! O, cześć. Nie wiem, czy byłaś wcześniej, przepraszam, jeśli nie zauważyłam. Dzisiaj miałam grilla i tak cię napchałam, że od tej 16 nic nie jadłam, a wciąż czuję się pełna. Wow! Ej, też bym zjadła grilla, Boże, za mną chodzi grill. Stanie, jak energia spadnie, to postać zemdleje i wtedy ląduje w rowie i okradną cię z pieniędzy. Nie, chyba jak? Nie wszystkich, ale no, część rzeczy się traci. No jak w życiu? No. Czy wiesz coś o tym? Ta gra jest bardzo realistyczna. Wiesz coś o tym, Aniu? Nie, chyba. To ja też nie wiem, ja widziałem na Discovery tylko. Dobra, co? Dobra, trzeba wracać. To tu zostawię. By trzeba było zrobić też tapki z tego, ale to potem. Tu tych geod mamy strasznie dużo. Nie wiem, czy to było u Blacksmitha się robiło. Aha, bo miałem iść. Dobra, to ja jutro pójdę z rana. Bo miałem iść ostatnio, ale nie pykło. Aha, dobra. Jest moja. Bo ja bym ten. Jakiś Earth Crystal. Też nie wiem, czy to się. To jest jako minerał. Ale to nie muzeum. Nie wiem. Nie, bo to było. A my mieliśmy już jakieś plony, że tak powiem? Z jeszcze? Tego? Nie. Czwartego powinny być pierwsze chyba. Co do tego trzęsienia ziemi, odblokowało ono przejście do sauny, która szybko odnawia energię. Ojej! Sauny! Gdzie jest sauna? Ona jest oznaczona na mapie. Jezus Maria! A może tutaj, bo tu są znaki zapytania. Już nie wiem. A nie, spa! Tutaj jest spa. To chyba tu. Trzeba byłoby iść na górę od domu Robin. O! Ale to najpierw góry. Chyba twórcy oglądali Anię z 2011 i się zainspirowali tekstem Umarła mi leży w rowie. Tak. Dobra, wziąłem sobie geody. No do muzeum bym poszła, ale już jest za późno, więc pójdziemy następnego dnia rano. Ja się już położę, bo w sumie nie mam co robić. Pójdziemy następnego dnia do muzeum i coś jeszcze. Zrobiłabym też tapki w ogóle tam. I do tego spa bym poszła, jestem ciekawa. A to się płaci za to? Jak się płaci, to nie chcę. Dobra. No to ja bym ten... To ja bym rano podlał i poszedł tego odrobić. Okej. Okay. A, to jest za free. No to bardzo dobrze. Czemu puszkę sprzedajesz? Zbieram puszki. Cześć, kadaweryna. Boże, przepraszam. Chyba mam problem. Kura! Tak, ja idę po kurę. Ej, ja jaką porę roku mamy? Mamy lato. Nie, czekaj, bo ja jeszcze muszę zajrzeć do telewizora. I Boże, i nie stać mnie na kurę, bo Ania wszystko przepierniczyła i teraz tylko ono ją stać na kurę. Boże. Tak. Jakby ktoś mi powiedział, że związki są takie trudne, to... Jutro będzie słonecznie. I dzisiaj jest super. Ze szczęściem. Ała, bo mnie spędzi. A czy ja mogę przez ten telefon kupić kurę, czy muszę tam iść? Tak, dostarczą ci w pudełku. No! Czekaj, ale teraz kto sprzedaje? Marni chyba. Marni Ranch. My business hours is from 9 to 4 p.m. Please no. Come visit me then. Aha, check livestock prices. Aha, czyli tu można sprawdzić tylko ceny. I mogę kupić kurczaki. Tylko muszę tam iść. Więc idę. Sobie podlejesz, tak? Tak. Jak za free, to nie wiadomo, co to za miejscówka. Możesz się zaskoczyć sobą.
Dobra. Cześć, Share Games. Cześć. Drogie te kury, no niestety tutaj wszystko kosztuje dużo pieniądzów. Robaczki! Prehistoric Scapula. Wow! Jakie ja w ogóle znajduję rzeczy przez te robaki. Czekaj, bo nie wiem gdzie je jest. Czym ty je wykopujesz w ogóle? Tym hoe, tą haczką taką. Jak je widzę, to kopię prawym. Aha, bo jest o 9. Jeszcze muszę poczekać chwilę. Krówka tu jest, mu bot tu jest. Ojej! Tak, zaraz muzeum, spoko. Mam nadzieję, że damy radę wszystko dzisiaj ogarnąć. Blacksmith jest od 9. Dobra, to są robaczki, to je hołnę. Dobrze. Chodźcie, będziecie hołnięte. Glina. Purchase animals. I dużo kamienia. Kupiłam kurczaki. Choose a coop for your new brown chicken. To ja będę miała brown chicken? A nie, tak. Mogę, a nie mogę kupić sobie białego kurczaka? No, widocznie za każdym razem masz innego. Jak ja kupię, to będę miał białego. Dupa. Ale spoko. O, mogę go nazwać! O. O. To będzie... to będzie... Zbyś. O. To ja też chcę mieć kurczak. I sent little Zbysiu to her new home. Aha, to jest dziewczynka przecież! To jest? To jest dziewczynka, która czuje się chłopczykiem, przepraszam. Nie wiem, co za chicanowy rasizm, ale nie podoba. Aha, a nie, ja sobie tych god nie porozbijam, bo za to się płaci. Aha, o nie, no to lipa. Ja idę do muzeum, to zaraz posprzedaję, to może tam dostanę za to pieniądze jakieś. Ej, co ja dostałem? Ja dostałem orpimenta. Aha. Kurki te dziewczynki. Ja zapomniałam, że kurki to dziewczynki. Jezu. Boże, ale wyszłam na debila teraz. Bo ja nie mogę. Tak, to będzie Zbysiowa. Ej, bo ja też idę na dół, bo do muzeum, chodź. Ale to jest na dół? Nie, na dół, tutaj tu. Było. Na to dół, nie jest muzeum? A tutaj, dobra, nieważne. No wyszedłam na debila. Nie szkodzi. Ja swoją pierwszą kurkę nazwałem KFC. Boże. A. Musiałby być kogut, no. Przepraszam. A. Ty pierwszy? To ty pierwszy rób. Tak. Spoko, ja moją kozę nazwałem Jaskier, po czym urodziła Geralta. Aha! O, Boże. O. Ej, ale wiecie, jak ja bym nazwał kozę? Jak będziemy mieli kozę, ja bym nazwę z nosa. Okej. Okay. Gunter. Co tyle? Dobra. I co, dostałam za to pieniądze jakieś, czy nie? Nie, to dorobisz charytatywnie. No serio? Ale kupa. A nie, kupuję krowę, co? Nazwę cię Staszek. Teraz dumny kogut uwodzi kurkę, witaj maleńka, jam jest kogut Filip, pan tych włości, jak ty masz na imię? Kura patrzy na niego surowym wzrokiem. Zbigniew. Dobra. Aha, bo tam te książki można było jeszcze poczytać. To ja pójdę jeszcze poczytać książki. Gdzie można czytać książki? No, w tym muzeum. Tutaj leżą. Chcę. Idę. Home for aging. The local woods and mountains are great places to find wild produce. A good forager will clear out any wheat stumps or stones from this area, so the wild... O Boże, to jest jakieś skomplikowane, nie umiem tego. Ale to jest to samo. Aha. Nie da się przeczytać więcej ksiąg, tylko jedną jest. Nie wiem.
Dobrze, idę nakarmić moją kurkę. A czym się karmi kurki? O, woda. Dziękuję, Fuller, twoje zdrowie. Ale skoro kura to Zbigniew, to zbijemy hajsy na jajka? Oczywiście. To będą specjalne złote jajka. Od Zbigniewa. Nakupuj trawki i zasadź. Wypuszczaj zwierzątka, żeby same się karmiły. Pod koniec jesieni skoś całą trawę, jeśli masz silos. Znaczy mam silos. Tylko czekaj. Znaczy trawkę też mamy, bo właśnie no. Dużo tego zostawiliśmy. Idziemy skubać Zbigniewa z piór i sprzedawać jako wypełniacz do poduszek. O Boże. No. Czemu to brzmi tak jakoś creepy? Biedny Zbigniew, no bo będzie goły. Znaczy goła, znaczy goło. Goło i wesoło. Tak. Dobra, gdzie jest ta moja kurka? Halo? Gdzie jest? A, bo tu ją wypuszczam i mogę wejść do środka. Jaka ona jest malutka! Boże, jaka słodka! Ojej, muszę jej zrobić screenshota. Moja pierwsza kurka. I puszcza serduszko do mnie. O. Ma 1 miesiąc, to jest dziecko. Zbysiu seems curious, but a little cautious. It's a strange new world. Ej, mogę mu zmienić imię, ale nie, zostaje Zbysiu. No. Aj, niegodka jest, bodzie. Ojej. To po prostu nazywajmy Zbigniewa, będzie wygodnie. Trawa sama odrasta z czasem, nie trzeba jej kupować, okej. Okay. Rozumiem. A ona sobie wyjdzie, jak jej tu zostawię? Powinna wyjść, ale mam nadzieję, że nie ucieknie z mojej farmy, jak ją tak zostawię. O Jezu Boże Święty! Gdybyś zromansowała Shayna, to byłyby większe szanse na niebieską kurkę. Ojej! Jakieś biotechnologiczne dziwne rzeczy tu robią. Ale jakim cudem, co on robi tej kurze, że ma niebieską kurę? Nie wiem. Tak się cieszę, że cię widzi, tak cię lubi, dopóki nie dorośnie i nie zrozumie, co się zrobiła. A, ale jak ja mam ją nakarmić? W sensie mam trawą, w sensie to mam skosić i... No bo ja nie wiem, jak mam ją karmić. Myślałam, że ona sobie wyjdzie i będzie sobie sama skubać. No bierzesz to i do dzioba, nie? Ja nie wiem, jak mam karmić kury, powiedzcie mi. Boże, Zbigniew umrze tam z głodu. Mogę zrobić płot wokół... Co? Ej, to znaczy, że te kury mi uciekną? Jak nie będzie płota? A? Boże. To mamy dużo drewna, można zrobić płota. Nie ucieknie, ale uważaj, bo ptaki lubią jeść świeżo zasadzione ziarna. O nie! Zeźle. Co? A jak się nie mogę wybudować nic, bo ja nie umiem budować. W craftingu masz, to jest podstawa z tego. Aha, jest taka jakaś. I trafia ci do ekwipunku. Czekaj, ja spróbuję. Gdzie to jest drewno tej naszej jadłodajni? Mieliśmy dużo drewna, z tego co pamiętam. Kurde, potrzebuję kurczaka, no, swojego. Kota nie mam swojego, do niego kurczaka swojego. O... Czekaj, bo ja nie to robię, co chciałam. Teraz stawianie płotów. Bardzo trudne. Gdzie mam to zrobić? Tu? Nie, ale mi trawa tu teraz przeszkadza. Zrobię jej miejscówkę z wielkim konarem po środku. trochę chyba za dużo to robię. Dobrze, niech ma dziubek przestrzeń. Czekaj, bo mnie tu wszystko blokuje, nie? Adia, wszędzie masz problemy, naprawdę. Pójdziesz no, do jasnej... No życie jest ciężkie. A czemu tu nie mogę zrobić? Bo tu mnie blokuje.
O! Jesus! Jest trudne. No, życie na wsi, no co ty myślałaś? Dziękuję za followka, Maurice. Witam. No, tutaj tego nie mogę położyć. Czemu tego nie mogę położyć? Aha, bo tutaj... A tu? Co tu jest? Też nie mogę tego położyć. O! Teraz musimy zrobić bramkę do środka, żeby wejść. A jak to, mogę to zniszczyć? Dobra, tu będzie bramka. Rozumiem, że to jest bramka. Mam taką nadzieję, że to jest bramka. Dobrze. Tu. I sobie wychodź, kurko. I ja cię tu zostawiam i masz se dziobać. No jest trawa, no. Nie wiem, o co wam chodzi. No, jest trawa. Wszystko super. Ale ja bym chyba jeszcze to poprawiła jednak z tej strony. Weźmiemy to jeszcze, powiększymy trochę z tej strony. No kurde, nie mogę sobie w to cylnąć. Boże, budowanie w Stardew Valley jest ciężkie. Ej, tu nie mogę postawić tego gówna. Czemu nie mogę tego postawić tu? To nie jest równo? Co tu jest, że tu przeszkadza? Jezus Maria! Nie mogę tu tego postawić. Czemu tu tego nie mogę postawić? No, wszystko jest głupie. Nie, już jest późno. Ojeju. Chciałam... Gdzie... Co ty to robisz po nocy? No, robię kurkom... Ten. Jaki kurak? Muszę to ściąć, bo mnie to przeszkadza. Chodź spać. Nie mogę. Dobrze, zemdlejesz tam, te kurki zadziobią, będzie fajnie. Tak. Już nie mogę tego tak zostawić, no. Ej, możesz, bo padniesz i tak nic nie zrobisz jutro. Weź, że się ogarnij, chodź. Nie, nie mogę. Czekaj, już prawie kończę. Widzisz? O. Zrobiłam. Patrz. Idę, już idę. Boże, to jest masakra. Jaki kurak. Kura patrzy z kurnika i myśli, Boże, gdzie ja trafiłam. Super ją zrobiłam. Kurde, brak mi na kurę, no, nie wierzę. Za mało ryb. O, matko.